i ruszyli w ciemność. 86 biegaczy stanęło na starcie pojedynku z dystansem, lecz także z samym sobą. A wszystko, by upamiętnić powstańców wielkopolskich. Jestem maratonką, ultramaratonką, biegam w Polsce różne długie biegi, biegałam Powstania Warszawskiego, Wieliszew i tak sobie pomyślałam, dlaczego na własnym gruncie nie zrobić takiego biegu, skoro mieszkam w miejscu, gdzie mieszkał, jest pochowany generał nasz, jest muzeum, jest towarzystwo, więc wyszłam z taką propozycją, żeby zrobić coś takiego. Już po raz czwarty odbył się ultramaraton generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Przed samym startem biegacze złożyli kwiaty na jego grobie, a później wystartowali na trasę. Pomimo tego, że dystans biegu wynosił 104 km, to nie każdy z uczestników musiał pokonać taki dystans. Będą tutaj pętelki minimum 14 km. Pierwsza taka pętelka jest krótka, 4 km, a później już takie dziesiątki powtarzalne. Tak jak powiedziałam, minimum 14, mamy 16 godzin limitu, 104 docelowe. Ile kto przebiegnie? Tyle ma wpisane. Dodatkową trudnością dla zawodników był fakt, że bieg wystartował o 19:00. Przez to mierzyli się nie tylko z trudną trasą, lecz także z ciemnościami. Dziś jest ciepło, więc myślę, że nie będzie wielkiego kłopotu. Może trasa trochę nie będzie, znaczy się pod tym względem będzie trudność, że jest dużo błota. Jest dużo błota na początku, no niestety padało, więc w ten sposób temperatura jest myślę, że bardzo łaskawa. W ubiegłym roku biegliśmy, to naprawdę była temperatura minus tam 15 i śnieg i lód, więc znacznie było trudniej. A w tym roku warunki są dużo łatwiejsze. Same przygotowania do takiego ultramaratonu nie należą do łatwych. Moim zdaniem nie da się do końca przygotować do takiego dystansu. Oczywiście można gdzieś tam jakieś długie wybiegania robić, które dają jakieś pojęcie, ale do dystansu 100 km no, nie da się przygotować. Ja osobiście się nie przygotowuję do nocy, aczkolwiek już parę biegów takich, gdzie o noc zahaczałem, odbyłem. I szczerze mówiąc, no, jest to jakiś element przygody, aczkolwiek ja nie przygotowuję się do tego w żaden sposób. Ostatecznie dystans 104 km w limicie czasowym wynoszącym 16 godzin pokonało 7 zawodników, w tym jedna kobieta. Wśród panów najlepszy okazał się Dariusz Skrobała, a wśród kobiet sama organizatorka Jolanta Witczak.